tu swojego rodaka młodszego Kobayashiego. Dwaj Japończycy na czele i nie mamy przerwy po skokach 30 zawodników. Już jest zielone światło dla Noriakiego Kasai. Poprawiły się nieco warunki. Próbują to organizatorzy wykorzystać, ale widzimy, no, czy się aby rzeczywiście poprawiły. Widzimy, jakie problemy miał Kasai, a to przecież rutyniarz. Tylko 81 metrów. No i po chwili zachwytu, po skoku do Ikigo Itu, teraz jęk zawodu japońskiej publiczności. Wydawało się na progu, że wszystko dobrze, ale złapał tu jakiś podmuch. Obróciło go w powietrzu, no i później oczywiście już tylko walczył Kasai o to, aby bezpiecznie wylądować. No ale tak to bywa w skokach narciarskich, szczególnie tak jak już podkreślałem to dzisiaj kilkakrotnie tutaj na Okurajamie. Miejmy nadzieję, że kolejni nasi reprezentanci będą mieli więcej szczęścia do pogody.